Historycy uważają, iż podstawy sztuki ninjutsu powstały nieco ponad 2000 lat temu. Zostały one spisane w formie traktatu o sztuce wojennej. Tytuł tego traktatu to Sun Tzu. Autorem był wybitny chiński strateg Sun Wu, żyjący pomiędzy 500 a 300 rokiem przed naszą erą. Mimo wszystko dopiero w VI wieku naszej ery teoria działań według Sun Tzu została zaakceptowana przez ludność kraju kwitącej wiśni. Pierwszym z władców, który korzystał z usług szpiegów, był książę regent Shotoku, który rządził w latach 539 roku do 622 roku naszej ery. Korzystał z nich w celu uzyskania racji zwaśnionych stron, które domagały się sprawiedliwości. Nimpo. Us! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Akademia Ninja. W dzisiejszym odcinku przybliżę wam ciąg dalszy historii wojowników Shinobi. Rozwój ninjutsu przez następne 500 lat był bardzo uzależniony od działań rozmaitych klas społecznych. Aczkolwiek najpoważniejszą w tamtych czasach byli bojowo nastawieni mnisi zwani Yamabushi, co oznacza w dosłownym tłumaczeniu górscy wojownicy. Gdy książę Shotoku odszedł z tego świata, w kraju kwitącej wiśni rozpoczęła się bardzo długa walka pomiędzy wyznawcami buddyzmu a Shinto. Sporem było to, która z religii ma zostać religią państwową. Ogromne zaangażowanie wpływowych osób w spór konfliktu religijnego postawiło kraj w obliczu niemałego chaosu. W owym czasie na scenie politycznej pojawił się nowy gracz, mnich Yamabushi o imieniu Enno Gojia, który starał się przywrócić porządek w kraju za pomocą propagowania nieco odmiennej formuły praktykowania buddyzmu, a mianowicie Shugendo. Nowo powstała kampania religijna zyskała bardzo duże poparcie wśród uboższych warstw ludności. Oczywistym stało się również to, iż w bardzo szybkim czasie władza zostanie podstawiona pod ścianą i będzie musiała najpewniej usunąć popleczników niepokornego mnicha. W obawie przed tym, iż Yamabushi dążą do przejęcia władzy, miejscowe władze wysłały zbrojne oddziały żołnierzy, aby rozprawiły się z owymi mnichami. Wówczas, gdy Yamabushi zorientowali się, iż są otoczeni przez dużo większe oddziały zastępów wojowników, z powodzeniem wykorzystali chińską metodę taktyki podstępu. Okres Heian w historii Japonii, który rozpoczął się w 794 roku i trwał do 1185 roku, wprowadził w życie zasady Omyodo, co stanowiło spory krok w kierunku dalszego rozwoju ninja. Omyodo jest to nauka, która łączyła chinną skłonność do ubóstwiania astrologii. Była szeroko praktykowana przez mnichów Yamabushi oraz także i pokrewnych im grupie wojowników. Potężny ród Genji, ówcześnie rządzący w Japonii, wprowadził ninjutsu jako podstawowy element wyszkolenia żołnierzy, którzy stacjonowali na terenach, które były osiedlone przez Ainów oraz, w cudzysłowie, innych buntowników. Jednak dopiero po 100 latach ninjutsu udało się na stałe zakorzenić w Japonii. Przez następne 4 wieki w zasadzie ninjutsu uzyskało formę, która nie była zmieniona. Wówczas ród Hattori, który pobierał nauki wśród mnichów Yamabushi, przejął kontrolę nad prowincją Iga. I wówczas stworzył się zalążek stylu zwanego Iga-ryu. U schyłku okresu Heian główna władza w Kyoto była aż tak diametralnie osłabiona, iż nocą rządzili w zasadzie w mieście trzej bandyci, którzy pobierali nauki od jednego z mnichów Yamabushi, który zamieszkiwał jedną z gór, która była położona na północ od Kyoto, a mianowicie chodzi tu o górę Kurama. W tamtym czasie powstało wiele szkół kształtujących młodych wojowników na wyspecjalizowanych agentów. Jedną z bardzo takich znanych, popularnych szkół w tamtych czasie była szkoła założona przez jednego z członka rodu Genji, Yoshitsune. Był to najstarszy ośrodek ninjutsu w Japonii. Specjalizował się on w metodzie szybkiego oraz nagłego ataku. Co ciekawe, kilka stuleci później Japończycy również wykorzystali tą metodę, czy to choćby w trakcie wojny z Chińczykami 1895 roku, następnie później w Port Arthur, podczas wojny z Rosjanami 1904 rok, a także i podczas II wojny światowej podczas ataku na Pearl Harbor 1941 rok. Przed utworzeniem własnej szkoły ninja Yoshitsune pobierał wpierw nauki wśród mnichów Yamabushi z gór Kurama w szkole Kurama Hachiryu. Co ciekawe, w tamtych czasach nie zapowiadało się na to, iż ninjutsu stanie się niezależną sztuką walki, a wręcz i odwrotnie, ninjutsu w tamtych czasach w zasadzie stanowiło tylko małą część kompleksowego treningu bojowego.
Ta sytuacja trwała do końca XII wieku. Słowem klucz, do momentu, kiedy klan Hattori oraz klan Momochi przejęły władzę nad prowincją Iga. Os! To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o czwarty odcinek z serii Akademia Ninja. W kolejnym odcinku opowiem Wam ciąg dalszej historii tajemniczych wojowników z feudalnej Japonii. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, proszę Was, zostawcie łapkę w górę pod nim, wówczas materiał się lepiej wypozycjonuje, dotrze do większej ilości moich widzów. W ten sposób także wspomagacie moją działalność, Wam serdecznie dziękuję. Os, jeżeli macie jakieś zapytanie odnośnie kwestii tematyki ninja, bądź też chcielibyście się podjąć jakiejś dyskusji, to zapraszam serdecznie do pisania komentarzy. A jeżeli jesteś tutaj nowy i chciałbyś na bieżąco otrzymać informacje o nowo przesłanych materiałów, to pamiętaj, możesz śmiało kopnąć suba, abyś na bieżąco takowe informacje otrzymywał. Ja tymczasem uciekam na kolejną ważną misję ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Os nim po!